Zwiedzanie Bułgarii rozpoczynamy od miasta Nesebyr, którego starówka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponad 3000 lat temu Trakowie założyli tu osadę Melsambria. Obecnie miasto liczy ponad 14 tysięcy mieszkańców. Stara łaźnia turecka. Cerkiew świętego Jana Chrzciciela datowana na XI wiek. Została zbudowana z nieociosanego kamienia. Cerkiew Chrystusa Pantokratora z przełomu XIII i XIV wieku. Obecnie jest tu galeria sztuki. Cerkiew Świętego Szczepana służyła jako kościół katedralny centrum metropolitalnego prowincji Nesebyr. Obecnie jest obiektem muzealnym. Narteks, albo inaczej przedsionek, charakterystyczny dla architektury sakralnej okresu bizantyjskiego i wczesnego średniowiecza. Stąd wchodziło się do głównej części świątyni. Malowany ikonostas, datowany na XVI wiek, uważany za jeden z najstarszych w Bułgarii. Rzeźbiony w drewnie tron patriarchalny. Rzeźbiona ambona pochodzi z XVIII wieku. Na ścianach cerkwi wykonano 258 obrazów, na których znajduje się ponad 1000 postaci. Na podstawie analizy dzieł malarskich ustalono, że wykonało je trzech artystów, a obrazy zostały ukończone w 1599 roku. Tradycyjne bułgarskie domy. Charakterystyczne zdobienia z cegły i ceramiki. Cerkiew Świętego Spasa z 1609 roku. Cerkiew Archaniołów Gabriela i Michała z XIV wieku. Ruiny cerkwi Świętej Zofii z VI wieku, przebudowanej w IX wieku. Zachowały się mury nawy głównej z dwoma rzędami arkad. Studnia z czasów tureckich. Bułgaria była pod panowaniem tureckim ponad 400 lat. Brama miejska i fragment dawnych murów obronnych. Grobla łącząca leżącą na półwyspie Starówkę ze współczesną częścią miasta. Fortyfikacje miejskie widziane od strony grobli.
Pomnik świętego Mikołaja. Biskup w jednej ręce trzyma krzyż, a drugą wypuszcza na wolność gołębia. Przy grobli stoi wiatrak z przełomu XVIII i XIX wieku. Widok z Neseberu na znany bułgarski kurort Słoneczny Brzeg.